wyszedł, nie? Zapalił dymka i nagle normalnie wyskoczył z Zastrzelony z karabinka snajperskiego Andrzej G., znany bardziej jako gilotyna, to już czwarta ofiara, która w podobny sposób ginie w tym roku. Panie komisarzu, zwracam się do komisarza Ryby z Komendy Głównej. Czy jest coś, co łączy te morderstwa? Czy można już mówić o wojnie gangów? Panie komisarzu. Za 5 minut. Nie rozumiem, czy 5 minut coś tu zmieni? Nie, do kolegi mówiłem. Jakie ma pani pytanie? Czy można już w tej chwili mówić o wojnie gangów? Nie ma żadnej wojny gangów. Mamy raczej do czynienia z zabójcą działającym na zlecenie. Czy chce pan przez to powiedzieć, że dzisiejsza zbrodnia również obciąża nieuchwytnego killera? Kiedy go złapiecie? Proszę pani, policja ma właściwy sobie rytm pracy. Ile jeszcze osób musi zginąć, zanim złapiecie legendarnego killera? Jakiego legendarnego, jakiego killera? Oświadczam, nie ma żadnego killera. Killera wymyśliliście wy, dziennikarze. Dziękuję, proszę pani. Tajemniczy killer nie istnieje. W takim razie kto strzela? Mówiła Ewa Szańska, nasza telewizja. Człowiek strzela, proszę pani. Człowiek strzela. Proszę pana, papieroski. Z filtrem? Miały być bez filtra. W całym mieście nie ma bez filtra. A co to za miasto? Las Vegas. No, to chyba mają awarię prądu. Jak nie jedziemy do domu, to dokąd pan jedzie? Jadę do Zygmunta. Now, I know, Mr. Lipsky, that you think this building is a piece of shit, but personally, I would like to live there. No i to arcydzieło architektury może być pańskie. Tak to będzie wyglądać. Największe casino w Europie. My nadal będziemy właścicielami. Oficjalnie tak, nieoficjalnie my będziemy mieli 98% wpływu. Jak to? My tylko 2% do podziału? Ponieśliśmy z kolegą spore koszty. Proszę, Mr. Lipski, proszę mi tego oszczędzić. Okej. Budynek jest wasz w momencie, w którym pieniądze znajdą się na naszych szwajcarskich kontach. Nie Swiss accounts. Cena jest taka ogromna pod jednym warunkiem, że to będzie cash. No jak cash? To w co oni z nami grają? Cash, baby. A jak je odbierzemy? A, za 3 dni zjawi się w Warszawie kontener z dolarami. Wystarczy podjechać na cargo, na Okęcie i jest wasz. Wydadzą nam kontener brudnych pieniędzy just like that? Carlos, who is at the airport on Friday? El viernes. El viernes, Valdemar. Ah, Waldek. Kochany Waldek. I Waldek wyda kontener, jak pokażecie mu to. A druga połowa? Będzie miał ją Waldek. Ale czy panowie mają jakieś wątpliwości? Nie no, tylko tak, na co to drzeć pieniądze? A, tak czy owak, nie wracam do Ameryki, jadę dalej. Tam, gdzie jest więcej takich. Rozmach, skurwysyny.
Marek. Proszę mnie puścić, no ja. Panowie, to jest jakaś pomyłka. Pomyłka? Moja żona miała na drugie pomyłkę. Proszę, Monia, do tyłu. Proszę, do tyłu. Pan Rzeczpospolita. No, to jedziemy. Proszę, proszę, proszę Państwa, do tyłu. No i co to ma być? A przepraszam, że nie rozumiem. Co ty mi tu kręcisz jakiś gamoniów, a tego, co trzeba, nie ma? Przepraszam, że nadal nie rozumiem. A czego niby nie ma? Najważniejszego. Dla mnie to ty jesteś w Unii najważniejsza. Andrzeja G. nie ma, rozumiesz? Gilotyny nie ma. O, a to kto? Wystarczy tego, bo wilka dostanę. To ma być gilotyna? To ma być gilotyna? Przecież to jest ten kretyn, twój koleżka Stanisław. Ale o tym wiesz tylko ty, Ewomów. Ja? Ten kretyn, mój koleżka Stanisław? A w całym kraju miliony widzów będą przekonane, że jest to Andrzej G., gilotyna jak żywy. No cześć. Co słychać? No więc, stary. My z Ewą doszliśmy do wniosku, że... Zaraz, bo zapomnę. Złapali killera. Jak to? Złapali killera? W radiu mówili. Co mówili? Że złapali. I tylko tyle? To mało. Cześć, killer. Jak tak będziesz drobił jak gejsza, to się kiedyś zabijesz. No, to mówcie. Imię, nazwisko, zawód. Nazywam się Jerzy Killer i zawód jestem taksówkarzem. Ty się nazywasz Killer i masz ksywę Killer i jesteś Killer. A jak mi powiesz, że to jest pomyłka, to dostaniesz w ryj. To pomyłka. Podnieście mi go. Co ty myślisz? Że po co oni tu są? Że oni bronią nas przed tobą? Nie! Oni bronią ciebie przede mną! Panie komisarzu, to nie wypada! Co nie wypada? To nie wypada być zatrzymanego na pierwszym przesłuchaniu. Że ja go goniłem 3 razy, a on mówi, że pomyłka? Jureczku! Spokój! O! Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Co ja mam zrobić, że naprawdę nazywam się Jerzy Killer? Jestem taksówkarzem numer boczny 7775. Ty długo byłeś dobry killer, ale wpadłeś. Bo ja byłem lepszy. Jakieś 46 razy lepszy. I dlatego do końca życia będziesz oglądał świat w kratkę. O, ale najpierw ze wszystkiego musisz się tutaj panu prokuratorowi wyspowiadać. Wyspowiadać? Prokuratorowi? A co wy sobie, killer, myślicie? Żebyśmy wysłali tę naszą elitarną brygadę antyterrorystyczną, żeby zwinęła Bogu ducha winnego taksówkarza, tak? O świcie! Myślicie, że ci nasi chłopcy nie mają nic innego do roboty, tak? Popełniłeś błąd, killer. Zapomniałeś po sobie posprzątać. To cacko znaleźliśmy w pobliżu miejsca, gdzie zabiłeś gilotynę. A w twojej taksówce karabinek snajperski Steyr. Z tej broni zginęło 40 osób w całej Europie i na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czapa! Jest to prawda zawieszona, ale dla was zrobimy co? Wyjątek. A nawet jak się nam nie uda, to wolności tak czy owak nie zobaczycie. Co ty myślisz, cwaniaczku? Że z piątego przykazania możesz sobie zrobić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Nie no, skąd? Co pan? Zabijałeś kanalię, fakt. Ale odpowiesz za każdego jak za niewinnego człowieka. No, proszę cię. Zacznij mówić.
Zacznij mówić. Mówcie, killer. Mówcie. Tak będzie dla was lepiej. Niewiele lepiej. Ale? Ale lepiej. Wiesz co? Pójdziemy ci na rękę. Dostaniesz pojedynczą celę. Aha, a jak nie, to zamkniemy was do celi z kudłatym. O Jezu. A wy nie wiecie, kto to jest kudłaty. Nic. Nic nie powiem. Kudłaty. Panowie, kurczę, killer mnie poznał. To dla mnie zaszczyt. No wypieprzać mi szpagateria, już piękno duchy zasrane. No już stąd. Pan killer chce sobie tutaj usiąść i posiedzieć. On teraz jest tutaj szefem, a ja będę pomagał. No co jest? Wstrętny, co się pasuje? Pasuje. Pasuje. X, zabieraj dupę. Siadam. Żeśmy się nie spodziewali, że wpadniesz. Kazałbym tutaj troszkę posprzątać. Strasznie brudzą te śmierdziele. Dzięki. W sumie jest git. Kurczę, killer. A opowiedz, jak żeś tego Turka rozwalił. Kurczę, w Monachium. Czytałem w gazetach. Jakżeś go dopadł? Turka? Normalnie. To ja wiem, ale kurczę ja. Z daleka. Karabinek snajperski. Dejer? No jak? Z lunetą na podczerwień. No ale tam kurczę był wybuch. Wybuch? Mannheim? W Monachium kurczę. W Monachium to był Syntex. Co? Czeski plastik. Ciekawe, jak żeś podłożył ten plastik, jak ten samochód był tak cały czas pilnowany. Co? Co? Normalnie miałem taki ten, z tym. Taki samochodzik zabawkę. Kierowaną radiem. Nafaszerowałem ten samochodzik plastikiem, podjechałem nim pod auto Turka i bum. Wiesz, frajerze, gdybyś kurczę 100 lat myślał, byś nie wymyślił. Głupi jesteś taki od tego czytania? Ale powiem wam, plastik jest dobry dla dzieci. Przecież każdy debil może podłożyć bombę. Mnie pasują takie zlecenia, gdzie mam bezpośredni kontakt z przeciwnikiem. I powiem wam, im grubszy, tym lepszy. Tylko, że takiego grubasa potrzebna jest amunicja dum-dum. Zajebiście skuteczna. Widzisz, X? Sam wylałeś całą zupę. No. A gdzie twoja kiełbasa? Już zjadłem. Na drugi raz tak się nie śpiesz. Nie. Nie. Wykluczony, pani... Pani Ewo. Drogi panie... Mieczysławie, ja muszę się z nim zobaczyć. Od razu pani powiem. Z każdym, panie Ewuniu. Nawet z uszatem. Tylko nie killer. Killer jest postacią europejskiego formatu. My nie mamy tak wielu sławnych Polaków, nawet wśród polityków. Panie dyrektorze, nie stać nas na to, żeby ukrywać killera. Lubię panią, panie Ewo. Cenię za profesjonalizm, ale sama pani rozumie. No tak, tak. Rozumiem. Żałuję, ale rozumiem. Wobec tego może ja przedstawię panu mój drugi projekt. To jest taki cykl dokumentalny pod tytułem Panteon polskiego więziennictwa. O, to brzmi zachęcająco.
Mhm. Gdyby pan mógł mi pomóc w sporządzeniu listy 8-12 najlepszych dyrektorów więzień w Polsce. Aż tylu? Nie wiedziałem, że jest nas aż tylu, ale spróbujmy. Czesiek z Łęczycy. O, tylko że on jest na emeryturze. Emerytowany może być. Nie, no to muszą być aktywni dyrektorowie w służbie czynnej. To może Mirek z Białołęki. Tylko on zupełnie wyłysiał. Łysy się nadaje? No skąd? To muszą być ludzie naprawdę wyjątkowi, również przystojni, inteligentni, oczytani, znający języki. Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolument. Wiem. Piotrków. Tam jest Staszek Alcatraz. Tak jest. Staszek. Nie. Nie. Gdyby pani przyszła 2 tygodnie temu, to ta... A to tam, gdzie była ta ucieczka, tak? No właśnie. 600 chłopa poszło w Polskę. Jak to było zorganizowane? Autobusy jakieś popodstawiali, czy co? No i Staszek osiwiał jak gołąb. No, siwy to nie. Sama pani widzi. No to może chociaż jedno nazwisko. To ja zrobię duży, poważny reportaż o jednym. No, może nie Panteon, a po prostu filar polskiego więziennictwa. Opoka może. Gwiazda po prostu. O, doskonale. Gwiazda penitencjarnej Polski, dyrektor Mieczysław Klonisz. Ja? Ja bym się nadawał? No, nie jest pan siwy, ani łysy, ani na emeryturze. I nikt mi nigdy nie uciekł? Spełnia pan wszystkie wymagania. No, ale pan jest pewnie bardzo zajęty. No, ale dla dobra polskiego więziennictwa znalazłoby się trochę czasu. Bardzo panu dziękuję. Chłopaki! Panie dyrektorze. Dzień dobry. Nazywam się Ewa Szańska i jestem... Ja panią znam z telewizji. Tak, to świetnie. Ja przygotowuję program o panu. Kogo interesuje program o taksówkarzu? Słuchaj, killer, takie kity musisz wciskać komisarzowi Rybie i tym innym kodżakom, ale nie mnie. Ja nie jestem nasłana, killer. Prawdziwy killer jest na wolności. Ja jestem taksówkarzem numer boczny 7775. Nigdy nikogo nie zabiłem, a ten gamoń, Ryba, się po prostu pomylił. Gamoń? No tak, ja cię mam na taśmie. Byłeś tam przed pubem, gdzie zabito gilotynę wśród gapiów. No to co, gapić się nie można? Zbieg okoliczności, do pubu wszedłem po fajki. Dobra, niech ci będzie. Dlaczego zabijałeś? Ludzie chcą wiedzieć, dlaczego zabijałem, to im powiedz, że zabijałem dla kasy. Co czułeś, kiedy to robiłeś? Ogromne podniecenie i zapach pieniędzy. Ludzie będą zadowoleni póki co. A pamiętasz swój pierwszy raz? Tego się nie zapomina. To było w Tatrach. Podczas wycieczki szkolnej na rysy groziła mi lufa z matmy, to zepchnąłem matematyka w przepaść. Serio pytam. Serio mówię. Chodzi mi o pierwsze morderstwo na zlecenie. To było na zlecenie. Samorządu klasowego. Przestań się wygłupiać. Chodzi mi o pierwsze zlecenie za pieniądze. Kijów. 1989 rok. Piękna ukraińska jesień. 4 urodzonych morderców uzbrojonych po zęby, a ja sam. Jeden z moim wiernym kałachem. No i co, udało się? Niestety, poległem. Killer. Do cholery, ty zacznij mówić jak killer, co? Wie pani, jeżeli ktoś twierdzi, że jest taksówkarzem i pracuje w nocy, to może i pracuje w nocy, ale wcale nie musi być taksówkarzem. Wspomniał pan o zleceniodawcach killera. Podobno słono płacili za jego specyficzne usługi. Czy policja wie już coś o tych ludziach? Tak, wiemy. I to sporo. I będziemy wiedzieć więcej, ponieważ cały czas... Gówno tam wiecie. Więcej nie mogę powiedzieć ze względu na dobre śledztwo. Skoro pan nie chce ujawnić wyników swojego śledztwa, w takim razie ja podzielę się z państwem wynikami mojego.
Wiem, że jednym ze stałych klientów killera był boss polskiego świata przestępczego Stefan Siarzewski, bardziej znany jako Siara. I to najprawdopodobniej on stoi za śmiercią ostatniej ofiary killera, Andrzeja G. Gilotyny. Co pan na to, panie komisarzu? Na to pytanie nie mogę. Zabiję ci te telewizyjny, kurwiszonie, już nie żyjesz. A czy mógłby pan pokazać naszym telewidzom fotografię? Nie mogę pokazać ze względu na to. Jeśli niedawno mówił pan, że killer nie istnieje, że jest tylko wymysłem dziennikarzy. Pani daruje, ale to był jeden z moich zawodowych trików. Kusze, killer, ja niedługo wychodzę. Odłożyłem trochę kasy na czarną godzinę. No to na takiego uszata to powinno wystarczyć. Ja też się dołożę. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Killer, kusze, taki uszat to dla ciebie pryszcz. Że niby co? Jak już tu jesteś, skasuj go. Kurczę, damy ci wszystko. Dam ci wszystko, co mam. Pomyślimy. To jest killer? To jakaś popierdółka, a nie killer. Drugiego dnia pobytu killer zamordował współwięźnia. Udusił współwięźnia na stołówce solniczką. Znaczy nakrętką, sitkiem. A to znaczy sitkiem czy solniczką? Sztenkiem. Znaczy no nakrętką z dziurkami. Gdzie go przenoszą? No w miejsce odosobnienia. To znaczy gdzie? Nie mogę powiedzieć. Nie może pan, czy pan nie wie? Wiem, ale nie powiem. Właśnie się dowiedziałem, że duszą i ciałem ona jest pedałem. Można całować ją w rękę, można jeść jej widelcem, a potem w łazience wytrzeć ręce w ściereczkę. Stało się coś? Przepraszam, czemu nie jedziemy? To chyba pompa paliwowa. Tak myślisz? E! To chyba pompa paliwowa! Dobrze, w porządku. To pompa. Czy korzystając z chwili postoju, czy ja mógłbym odcelić kartofelki? No słuchajcie, bo mi pęcherz pęknie! Prawdziwy killer nie ma pęcherza. A co ma prawdziwy killer? Prawdziwy killer ma pompę. Ale pompa już pękła. To co ja mam zrobić? Lej w gacie, killer.
musisz stać! Słabo słyszę. To chyba pompa paliwowa. Nie ruszać się z miejsca, to może być próba odbicia. Aha. Wysyłamy dwóch orłów z łopu. Rozumiem. Sisiku. Dwóch orłów z łopu. Kto tam chce szczać? To tylko killer. To niech szczy w gacie. To samo mu powiedziałem. Szczać mi się chce! Dzień dobry. Który idiota to dowodzi? W sumie ja. Masz pojęcie, kogo wieziesz? W sumie tak. Świetnie. A masz pojęcie, kto napisze raport, który za kilka godzin przeczyta minister spraw wewnętrznych? W sumie nie. Ja. Ja napiszę ten raport z przyjemnością. I słowem nie wspomnę o jakiejś pompie paliwowej. A wiesz, o kim będzie ten raport? Ale przecież... Przejmujemy więźnia! Już mi się nie chce. Dziękuję bardzo. Mam cię w dupie. Co powiedziałeś? W sumie nic. Jak Boga kocha! Inaczej sobie się wyobrażały. Zachodź, zachodź, chwilę. Czym harta bogata? Wąski! Ściągnij tę blokadę! Wąski jestem. Lubię cię, Jurek, wiesz, że jesteś taki normalny facet z jajami jak ja. Wiesz, tylko męczy mnie jedna sprawa. Czy mogę cię o coś zapytać? Wal śmiało, Stefan. Jak to się stało, że dałeś się złapać? Słuchaj, mordeczko ty moja, zawsze się świetnie maskowałeś. Byłeś przeostrożny, byłeś super ostrożny, jak łasica. Byłeś czujny jak chrabąż, jak gajowyt. Tyle zleceń dla mnie zrobiłeś i ani razu cię nie widziałem. Wszystko na telefon, na faks, ostatnio na e-mail. Bo jestem twoim najstarszym klientem, a nie wiedziałem o tobie nic. Skąd tedy psy wiedziały? Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. No co ty, killer? Jurek, no co ty, chyba mnie nie podejrzewasz. Powiedziałem tylko, że też chciałbym to wiedzieć. Wzywam cię, akwarium. Akwarium zgłasza się. A jak tam wycieczka? Jeszcze nie dojechali, mają problem z pompą paliwową. Jak to nie dojechali? Co se, ja robisz przecież killera przejął łop 3 godziny temu. Jakie 3 godziny? To gdzie oni teraz są? Lunchą to mogą być już hamowni.
Co jest, Stefan? Co jest, Stefan, co jest? Co jest, Stefan, z tym płakaniem? Twardym trzeba być, a nie miękkim. Bo ja powiem ci, jestem sam na tym świecie. Jak palec. Nikogo nie mam. Wkoło sami kryminaliści. A ja jestem sam. Ty jesteś bardzo fajny facet, Jorguś, wiesz? Jesteś bardzo fajny killer. Zdrowie, ty. Zdrowie, mój ty seryjny morderco. Na zlecenie jedyny. Przeżyj to sam, nie zamieniaj się za żal i głos. Chcemy być sobą wreszcie. Cicho. Nikomu nie ufam, tylko tobie, Jorgu. Czego? Co? Może nie jestem u siebie? Gdzieś była, La Firindo. Nie przedstawisz mnie swojemu gościowi? Z przyjemnością. To jest moja żona La Firinda, a to jest mój najlepszy przyjaciel. Ale nie martw się, przyjacielu, ona jeszcze idzie. Może panu zrobić kanapki albo smażyć jajka? Cycki se usmaż. Ty wiesz, co to jest? Ty wiesz, co to jest? To jest killer. On se może jeść chateau, może se jeść ostrygę, może se jeść, co chce, a nie twoje rozpaćkane kanapki. Killer? Ciao. Jestem Gabrysia. Siarzeska. Miło mi. Jurek jestem. Miło mi pana poznać. Gabrysia, no i dosyć. I na górę do garów. My tu jeszcze z panem killerem mamy do załatwienia. Ciao. Ty! Ta Gabrysia, to twoja żona? Tak, tam Gabrysia. Rysia ma na imię Ryszarda. Co dlaczego mówi Gabrysia? Bo jest głupia, Gabrysia. Ryszarda, trzecia waza ją. Z baru ją wziąłem, wiesz. Oświadczam, nie ma żadnego killera. Killera wymyśliliście wy, dziennikarze. Dziękujemy. Skoro tajemniczy killer nie istnieje, w takim razie kto strzela? Mówiła Ewa Szańska, Nasza Telewizja. O, tej Francji nie lubię. To telewizyjny kurwiszon jeden. Los zrządził, że udało mi się nakręcić materiał ukazujący... Dlaczego tak mówisz? ...wśród gapiów na miejscu zbrodni. Ona jest bardzo miła i bardzo ładna. Jasne, kto stoi za uczestnictwem. Czy ten kurwiszon na się nadaje, a ty mówisz, że jest miła i że jest miła? I sprawnie przeprowadza. Bo jest! Ale tak uważasz? Właśnie, że tak uważam. Ja mam dla ciebie propozycję. Zlikwiduj ją. Płacę jak za prezydenta. Zwariowałaś, przecież to jest kobieta. Ja kobiet nie zabijam. Tym bardziej pięknych. To jest piękna kobieta? To ty nie widziałeś pięknych kobiet. Memory, find, siara i wszystko jasne. Poza tym, panie, nie dość, że cena czteroosobowa, a dodatku sami mężczyźni, a wszyscy tacy. Skochana, za to możesz się pójść obejrzeć telewizję. Słuchaj, killer, ja jestem człowiek myślący, wszystko wymyśliłem i wszystko przewidziałem. Jaki byłby ze mnie przyjaciel, gdyby cię wyciągnął z pudła,
zrobił ci tak wielką przysługę i nie dał możliwości odwdzięczenia się. Siara! No? Dzięki. Wyglądałoby, że cię nie szanuję, a ja cię bardzo szanuję i ufam ci, więc bardziej niż rodzinie i wspólnikom. Co mam dla ciebie za to zrobić, przyjacielu Siara? Dostaniesz samochód, ekstra apartament na mieście, giwerę jaką lubisz i trochę kasy na początku. Dobra, ale co ja mogę zrobić dla ciebie? Dwie sprawy. Duża i mała. Mała to co? Mała to ta mała z telewizora Szańska, więc strasznie mnie spienia. A duża? No duża jest troszkę trudniejsza, bo masz na nią tylko dwa dni. Kto jest wybrańcem? O. To na później. Ferdynand Lipski, ulica Podleśna 9. No i to powinno wyglądać jak jakiś pospolity wypadek, najlepiej samochodowy. To będzie trudne, ale da się zrobić. I jeszcze jedno. Ten Ferdynand, wkrótce poległy w wypadku Lipski, ma jedną rzecz, którą powinieneś odzyskać. Jaką? To jest banknot 2000 peset kolumbijski, a właściwie połowa tego banknotu. I to jest bardzo ważna połówka dla mnie, a dla ciebie może jeszcze ważniejsza. Cześć, killer. Masz chwilę czasu? Właściwie to nie, właściwie to się bardzo śpieszę, bo jestem spóźniony. Jedna sekunda, góra trzy. Chodzi o to, że trzeba jednego skurwiela posłać do piachu. Rany boskie. Tak, słucham, kto to ma być. Mój mąż. Nie, słuchaj, ja nie rozbijam małżeństw. Były mąż. Mam odłożone trochę grosza. Ja zaraz będę wracał, to mi wszystko opowiesz. Dobra, wezmę kalendarz i postaram się gdzieś cię wcisnąć w pierwszy wolny termin. Dzięki, killer. Wiedziałam, że jesteś cool facet. No i co, no i co? Zgodził się! A co ja powiem ministrowi? Co ja powiem mediom? Ludziom co powiem? Przecież ludzie się z was śmieją. Nie nadajecie się nawet, żeby dzieci po pasach przeprowadzić. Wasza przyszłość w tej firmie jest w waszych zasranych rękach. Zaraz wypieprzać stąd i bez killera możecie nie wracać. Skończyłem. Tak jest. Ryba. Ty zostajesz. Wiesz, Ryba, że killer to przede wszystkim twój problem? Wiem. Wiesz, co mówi ulica? Że jak chcesz dać komuś po mordzie, to najlepiej policjantowi. Nie odda, bo się boi. Nie się boi, tylko nie może, bo paragrafy nie pozwalają. Właśnie. Od tej pory, Ryba, masz mieć w dupie paragrafy. Mogę? Musisz. Bo killer jest nam potrzebny jak sukces. Nie dlatego, że zabił kilku łajdaków, to akurat wszystkim wyszło na dobre. Ale dlatego, bo ilość killerów w więzieniu musi się zgadzać. Nie? Bo ludzie muszą czuć się bezpieczni. Bo policja musi być szanowana. Musi, Ryba. Bo inaczej dupa zbita. Do dzieła. Masz być jak bulterier. Będę. Jak wściekły byk. Będę. Jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Będę! No, to śpiewa! Jestem złodziejem! Jestem złodziejem.
Poszukuje bezwzględnego i niebezpiecznego przestępcy zamieszkałego w Warszawie Jerzego Killera. Pseudonim Killer, podejrzanego o dokonanie ponad 40 zabójstw na zlecenie na terenie całej Europy. Ujęty przed kilkoma dniami Killer zbiegł z konwoju policyjnego. Za pomoc w ujęciu Killera komendant stołecznej policji wyznaczył 300 tysięcy złotych nagrody. Czy ja dobrze słyszałem? Ile proponuję za tego patafiana, co tam poszedł? 300 tysięcy? 3 stare miliardy. Na nas dwóch. Dzisiaj opuścił Polskę amerykański biznesmen dr Hector Sosa. Na lotnisku Okęcie żegnał go m.in. popularny... Po co tu się głowić? Z daleka słychać szum. Co ty tutaj robisz? Dla wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu, no i łowić. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest. I co ja robię tu? I love you. Mieć te przestrzenie na jedno skinienie wiele wynagrodzi. Nie trzeba tęgich łów. Co ty tutaj robisz? Takie okazje, bale i lokale, co bym się narodził. UPAE, motherfucker. You talking to me? You talking to me? Fuck! Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara dupa jesteś. Jezus! Ty co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Mieć te przestrzenie na jedno skinienie wiele wynagrodzi. Nie trzeba tęgich łów. Co ty tutaj robisz? Takie okazje, bale i lokale, co bym się narodził. Dwa twarde pomidorki. Dwa twarde ogórki. Pęczek rzodkiewek. Twardych. Pan Killer, prawda? Znam pana z telewizji. Mam dla pana zlecenie. Ile płacę? Pieniądze nie grają roli. Chodzi o mojego starego. Pomyślimy. Szybciej, szybciej. Człowieku, przecież to nie są zdjęcia od pierwszej komunii, żeby się do nich modli. Mam sygnał z przydrożnego baru. Killer tam był. Wyślij tam kogoś, tego sprytego. Jakim samochodem przyjechał, jak wyglądał, skąd? Wszystko. Już rozmawiałem z właścicielem. Niewiele wie. Był śmiertelnie przerażony. Wszyscy byli przerażeni. Jednym ruchem ręki załatwił dwóch osiłków. Pogadaj z nimi. Do tej pory nie odzyskali przytomności. A co za naród? Co za ludzie? To chyba ten. Czy to jest kapiszon? A przecież to jest człowiek Siary Siarzewskiego. Siara porwał Killera. Chce wojny? To będzie ją miał. Jedziemy! Tak, słucham. Tak, a o co chodzi? Proszę panią, Killer dostał zlecenie na panią. Jak to zlecenie? Ma panią zabić. Dobranoc. Cicho! Cicho! Nie krzycz, to ja! Co to ja? Killer! Spokój się, nic ci się nie stanie! Nie histeryzuj! Czego chcesz? Porozmawiać. Daj mi spokój. Wyjdź stąd! Dostałem na ciebie zlecenie.
No to proszę bardzo. Na co czekasz? Strzelaj! Ewuniu, ja naprawdę nie jestem killerem, słyszysz? No to po co to? Siara mi dał. On też myśli, że jestem killerem. I ryba tak myśli. Wszyscy tak myślą. Rozesłali już listy, gończe pokazywali ci w telewizji. Ty wiesz, jaką nagrodę wyznaczyli? Uspokoiłaś się? Trochę? Trochę. To może zaproponuj, żebyśmy usiedli. Siadaj. Ty naprawdę myślisz, że jestem killerem? Skoro wszyscy tak mówią, to znaczy, że coś w tym jest. W życiu nikogo nie zabiłem. A ten uszedł w więzieniu to co? To był nieszczęśliwy wypadek. Srata tata! Gdybym był tym, za kogo mnie bierzesz, to byś już dawno nie żyła. Wierzysz mi? Nie. No dobra, jestem killerem, ale mam tego dość. Chcę z tym skończyć i przejść na emeryturę. Wycofać się. Ale dlaczego? Powiedzmy, wyrzuty sumienia i nerwy mi puszczają. Może dojdzie do tego, że zaproponujesz mi drinka? Czego się napijesz? Jakiś soczek. Albo wodę mineralną, bez gazu, bo jestem samochodem. Siara mi dał. Przepraszam cię za to najście, ale wiesz, musiałem cię ostrzec. Przed samym sobą? Dopóki ja jestem killerem, nic ci nie grozi. Musiałem tu przyjść. A skąd miałeś adres? Siara mi dał. To właśnie Siara kazał mi ciebie zabić. I jeszcze takiego miglanca, Lipskiego. Ferdynanda Lipskiego? Ferdynanda. Tego Lipskiego? Tego. Siara kazał ci zabić senatora Lipskiego. No przecież wszyscy wiedzą, że Lipski kryje Siarę. No to może go kryje tylko do piątku, bo w piątek mam go zabić, wiesz? Dziwne. Jak ja nie zabiję Lipskiego, to Siara mnie zabije. Chodź tu, do nogi! Do pani. Chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź tu do mnie! Chodź tu. Siadaj! Siadaj, daj łapkę! Daj łapkę! Dobry piesek, dobra, teraz leżeć! 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 A co ty tu robisz? Co ty tutaj robisz? Chodź tu do pani! Uwaga to, tak? Co ty tu robisz? Niedobry piesek! Niedobry piesek! Cześć, Ewita. Cześć. Dzień dobry, panie komisarzu. No chodź, Wąski. Noga. Idziemy. Na spacerek. Chodź. Otwórz. Skakuj. Ale dlaczego? O, Wąski, do budy. Rozumiesz sytuację, czy mam ci wytłumaczyć? Ale ja nic, przecież ja nic. Widzisz, jaki głupi jesteś? Miodów, jak to będzie?
Wąski zaatakował nas. Strzelił 3 razy z własnej nielegalnej broni w policyjny samochód. Pan komisarz po oddaniu 11 ostrzegawczych strzałów odpowiedział ogniem. Mógł zabić, a trafił tylko w kolano. No, widzisz? Taki będzie raport. Oj, błagam, niech mi pan oszczędzi nogę! Błagam! Zamknij paszczę, Wąski. Odpowiem na wszystkie pytania, tylko niech pan nie strzela. Pytanie pierwsze. Zawsze sikasz przez zapięty rozporek? Zawsze. Pytanie drugie. Dlaczego Siara uwolnił killera? Nie wiem. Killer wykonywał dla niego jakieś zlecenia. Gdzie jest teraz killer? Nie wiem. U Siary? Aska. To co mówisz, nie wiem? Wybieraj kolano. Nie. Wybieraj kolano, mówię. Nie. No, prawe kolano czy lewe? Nie wiem, przysięgam. Killer był u Siary tylko raz, a potem zniknął. Siara, nawet jak wie, to mi nie powie. No widzisz, to jest bardzo ważny dzień w twoim zasranym życiu, Wąski. Teraz zaczynasz nowe, zaszczane życie. Będziesz dalej pracował dla Siary, ale twoim szefem będę ja. Masz mi meldować o wszystkim, co usłyszysz. I pamiętaj, dowiedz się, gdzie jest killer. Idzie noc, na rynku bal. Wędrowna scena już rozbłysła niepoważnie. Trudno tak uwierzyć w to. Chodniki i piwnice pełne, to nieważne. Ciao, killer, nie przeszkadzam, można? Zapraszam oczywiście, proszę. Było otwarte, więc... Nie no, jasne. Normalna sprawa. Muszę ci umyć plecy. Już myłem. No i jak ci się to podoba? Superos. Sama urządziłam. Zamówiłam najlepszych architektów z Włoch. A ten knur, mój mąż, sprowadza tu sobie i kopuluje z małolatami. Z małolatami? Tak, z tej tu podstawówki. Nalej mi kielicha. Czego sobie życzysz? Siwuchy. Ty, Rysiu? No widzisz, nawet imię mam jakieś takie nie tego. Gabrysiu chciałem powiedzieć. Nawet w pewnym momencie Gabrielo, wiesz? Siara to potwór. Zdradza mnie. Bije, nie daje ani grosza. Czy ty wiesz, jakich ja kosmetyków używam? No jakich? Najtańszych. Zobacz, zobacz, jak ja wyglądam. Nie mam na kosmetyczkę, na masaż, na nic. Nie może być. A kiedy się upominam, to mówi, że wsadzi mnie do plastikowego worka i wrzuci do Wisły. Powiedział, że za dużo wydaje i że nie da mi ani grosza więcej. Poczekaj, poczekaj, ja tam przecież jednak coś mam. Siara mi dał. Chcesz trochę? Weź. Zakupuj sobie kosmetyków. Killer, $300? No. Ochujałeś. Co ja sobie za to kupię? Waciki. No ale wiem, że chciałeś dobrze. Ty w ogóle, killer, fajny facio jesteś. Europejczyk.
To Kijów, to Monachium. Jeździsz po świecie. Wiesz, jak postępować z kobietami. No, ale nie po to przyszłam, żeby tu ryczeć. Jest interes do zrobienia. I tylko ty możesz mi pomóc. Tylko ja? Jaki to interes? Trzeba zabić Siarę, mojego męża. Co? Gabrysiu, bardzo chciałbym ci pomóc, ale postaraj się mnie zrozumieć. Siara wyciągnął mnie z więzienia, dał mi mieszkanie, pracę. No, nie mogę. Wyciągnął cię z ciupy tylko po to, żebyś zabił Lipskiego, nie dlatego, że cię tak lubi. Siara ma bardzo konkretne plany związane z zabiciem Lipskiego. I ja. Ja je przypadkowo znam. Jakie to plany? Chodzi o dużą kasę. Bardzo dużą. Słucham dalej. Pojutrze w piątek Siara i Lipski mają dostać przesyłkę z oceanu. Siara zlecił ci zabicie Lipskiego po to, żeby zagarnąć wszystko. I ty zabijesz Lipskiego, a potem zabijesz Siarę. Żeby kto wziął to wszystko? Ty przebiegła Gabrielą? Nie killer. My. Pół na pół. Brzmi zachęcająco. A szczegóły? Szczegóły następnym razem. Ciao. Wypiliście butelkę wódki i ona zleciła ci zabicie Siary, tak? Ja nie piłem, ona piła. Przecież nie mogę jej wyrzucić. No oczywiście, że nie, jak można wyrzucić pijaną kobietę za drzwi. Nie była pijana. To bardzo nieszczęśliwa kobieta. Ty wiesz, że Siara chciał ją wsadzić do worka i wrzucić do Wisły? Ona nawet nie ma na kosmetyki. Ojej. I ty mi mówisz, że chcesz skończyć z zabijaniem, a przyjmujesz następne zlecenie tylko dlatego, że jakaś nieszczęśliwa kobieta nie ma na kosmetyki. Nie przyjmuję, tylko... rozważam przyjęcie. Nie, co ja tu w ogóle robię? Zamiast dzwonić na policję, to ja zaczynam ci pomagać. Stary, za to jest 5 lat. Ale dzięki temu, Ewuniu, że byłem dżentelmenem, wiem, dlaczego Siara chce zabić Lipskiego. Za to, że się narażam, będziesz musiał mi to wszystko opowiedzieć. Właśnie do tego zmierzam. Przed kamerą. Powiem ci, jaki mam plan. Dwie wegetariańskie, pan Ferdynand Lipski, 44,80. Nie zamawiałam pizzy. Jestem z policji. Policji też nie. Sprawę mam do prezesa Lipskiego. Od kiedy nosicie takie mundury? To kamuflaż. Proszę nie przeszkadzać prezesowi przez najbliższy kwadrans. Dziękuję. Zlecił mnie zabić? Ten półdebil! Ta sklonowana owca! To gówno w błyszczącym dresie! On beze mnie nie istnieje! Chce pan o tym porozmawiać? Bardzo kurwa jego mać chętnie. Miałem już kiedyś przyjemność pracować dla pana. Raz. I to było dawno. Ile ci za mnie dał? Pan wybaczy, tajemnica handlowa. Ale gdyby dał dużo, leżałbym sobie teraz, o, tam, na tym dachu, z karabinkiem snajperskim marki Steyr. Nie miałem żadnych szans? Żadnych.
Dam ci za siarę 10 razy tyle. Chociaż nie jest tego wart. Ale jeden warunek. Najpóźniej w piątek rano muszę zobaczyć jego zwłoki. To mi strasznie komplikuje plan. Piątek to pojutrze. A do której? Najpóźniej? O 7 gram w golfa. Powiedzmy o 8, byle przed śniadaniem. To będzie bardzo trudne. Ale da się zrobić. Naprawdę? Tu masz pizzę? A jacha. No. Wegetariańska. Duża. 44,80. Za dwie. Czekam na kogoś. Siądź sobie pan gdzie indziej. Co, źle zaparkowała? Gabrysiu, to ja, nie poznajesz mnie? Aleś mnie zażył! No co ty? Cicho, nie po to się przebieram, żebyś mnie teraz wsypała. Dobrze, dobrze, siadaj. Siadaj i opowiadaj. Co opowiadaj? Ty miałaś mówić. No ale ja chciałam wiedzieć, jak ci się mieszka i w ogóle jak sobie radzisz. Dziękuję, wszyscy zdrowi. Zawodowo też nie narzekam. Od czasu, jak jestem na wolności, otrzymałem już 7 zleceń. Jakie 7 zleceń? O czym ty mówisz? Najważniejsze to pozbyć się siary. A teraz słuchaj. Jak już ci mówiłam, w piątek na cargo pojawi się kontener z pieniędzmi. Z niewyobrażalną ilością pieniędzy. Ponieważ siary Lipskiego już nie będzie, pojawisz się ty i zabierzesz kontener. I co, myślisz, że dadzą mi ten kontener? Ot tak? Tak, bo będziesz miał połówkę pewnego banknotu. No i co? No i to, że na cargo jest człowiek, który ma drugą połówkę. I to wystarczy. Załóżmy, że mam tę połówkę i jestem w piątek na cargo. Jak ja go rozpoznam? Wystarczy, że wyjmiesz swoją połówkę, a on ciebie już ściągnie swoim skrumpowanym wzrokiem. No trochę mi trąci amatorką ten cały plan. No dlatego ciebie wybrałam, bo ty go podrasujesz. No dobra, przekonałaś mnie. Kto ma ten banknot? Właściwie tego nie wiem. Nie, no kobieto, przecież to niepoważne. No może masz rację, ale te pieniądze są bardzo poważne. Ewuniu, popatrz, a ten? Nie, ten nie. O, ten by się nadał. A podoba ci się? A kolor? Gdzie tu jest jakiś dealer? O. Dealer, podaj lotkę! A prądźcie bardzo! Dzień dobry, Ewa Szańska. Ja jestem z telewizji, mam do pana taki mały interes. Kurczę, killer o rany! Kudłaty? Kurczę o rany! Killer! X! Coście, z więźnia pouciekali czy jak? Amnestia była. Przecież mówiłem, że niedługo wyjdę. Ty, skąd masz taki Jancu? Siara mi dał. Fajnie, że wpadłeś. Nie wiedziałem, gdzie cię szukać, kucza. Mamy dla ciebie szmal za uszatą. Co? Szmal? Jaki szmal? Za jakiego uszata? O czym ty mówisz? Słuchaj. To granatowe, to takie. O. Możesz pożyczyć na godzinę? Killer, kucze, dla ciebie? Co chcesz, na ile chcesz. Ale posłuchaj chwileczkę, umowa była, kasa ci się należy, nie ma dwóch zdań. Nie, no zapomnij, przecież to był wypadek. Uzbieraliśmy razem 10 tysięcy, chciałem sobie kupić samochód, ale wyklepię sobie coś tutaj. Ty sobie nie wyklepuj coś sobie tutaj, tylko se kup.
No, nie zapomnijmy o uszacie. Nie, to jest sprawa honorowa. No dobra, przekonałeś mnie. To zrobimy tak, kudłaty. Ty dasz mi na godzinę to, tamto, tamto, granatowe, a o ciebie chcę 2000. 2000 czego, kile? Baniek, dolarów, funtów? 2000 kolumbijskich peset na jutro. Tak dobrze stoją? Stratny nie będziesz. Masz to jak w banku, przyjdź piątkę. Danisa, no więcej tego dymu! Wiesz, co masz mówić? Oczywiście. Jarosław, w jakim masz planie? Piękny mamy plan, Woniu, do kolan. No coś ty zwariował, nie widzisz, że on ma dół od dres. O Jezu, sorry ciebie, sorry, no dzięki. Już dojdą z dumem. Ja mam, kurczę, taką jedną uwagę. Bo on to w tym zdaniu to mówi jak, kurczę, policjant z komendy głównej, a on to powinien być taki prosty, posterunkowy, kurczę, tu z kobus. Dobra uwaga, to zaproponuj tam coś swoimi słowami. A ja mam taką uwagę, kudłaty, żebyś przestał się mądrzyć, zaczął kombinować, skąd wziąć 2000 pesos. Jasne? Może zaczekamy na Magic Hour, zaraz będzie idealne światełko. Dosyć! Stanisław, patrzcie. Jarosław, do kamery. Proszę bardzo, uwaga! Ty mi to killer, nie reżyseruj, tylko też się kłacz. Mają być dwa trupy. Lipski miał kierowcę, nie? Gdzie jest killer? Siara dał killerowi metę na mieście. Co to za metę? No, mieszkanie takie eleganckie. Gdzie, kretynie? Gdzie na mieście? Siara mi nie mówi takich rzeczy. Miałeś się dowiedzieć, tak? Ja cię nie prosiłem, żebyś słuchał, co mówi Siara, tylko żebyś sam zadziałał i się dowiedział, tak? Tak, ale to jest trudne. Ty chodź do tu. Chodź. Bliżej. My się chyba ostatnio nie zrozumieliśmy, Wąski. Ale skąd ja wszystko rozumiem, wszystko co pan chce? Tak? Znaczy ty wiesz, że tu chodzi o twoje życie. Czy to też rozumiesz? O, to też rozumiem. Oj. A ty wiesz, że mogę wrzucić dwójkę? A potem trójkę? Oj, niech pan mi tego nie robi, bardzo pana proszę. To gdzie jest killer? O, przypomniałem sobie. No, gdzie? Dzika 102, mieszkania 67. Chyba dobry, nie? Chyba tak. A X nie nadchodzi. To co? To może zaczniemy już ten szczery wywiad. Ale ja nie mam kamery. No to tak na sucho. Dzikoś. Nic nie przychodzi mi do głowy. Nie wiem, o co mogłabym cię zapytać. Cześć, dzik się. No co, X? Masz? Killer, czy ja wyglądam takiego, co nie ma? Pewnie, że ma. 2000 pesy. A co? Tak, kolumbijskich. Pewnie, że kolumbijskich, a jakie? Kubańskich? No to dawaj. Dawaj. Pewnie, że dawaj. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak trudno w tym kraju zdobyć 2000 kolumbijskich pesos. No ale poradziłeś sobie, Xie. No tak czy nie? No jak nie, jak tak. To jak tak, to dawaj, nie? Najpierw poszedłem na bazar Różyckiego, nikt nie miał. Ktoś powiedział, że jakiś gościu w Suwałkach ma, ale było podejrzenie, że chilijskie. Nawet chciałem jechać, bo dwa razy lepiej stoją, ale nie pojechałem.
Dzięki. W końcu wpadłem na genialny pomysł. Poszedłem do ambasady. Proszę. Dali bez szemrania. Co to jest? 2000 pesos. To nie jest 2000 pesos, tylko dwa razy po gówno warte 1000 pesos, tak? No tak. Jaka to różnica jest? Nic nie mów, nic nie mów. Zrobię drinki, usiądziemy dopiero. Wiesz co? To ja przez ten czas włączę telewizor, dobra? Może coś powiedzą. Stefan! Chodź, właśnie się zaczęło. I cytrynka, oliwka, tomato i gorzała. Mówię ci, chodź, bo wiesz, powiedzą, a ty nie usłyszysz. Żeliwski odłożył łyżkę. Kopnął w kalendarz, czyli... Minionej nocy zginął Ferdynand Lipski, jeden z najbogatszych Polaków, właściciel koncernu Lipski Trade, były senator, przewodniczący krajowy... To jest profesjonalna robota, zero amatorki! Wiktora bym ci dał za to, no? Policja podejrzewa, że przyczyną wypadku była awaria układu hamulcowego. Ale zrobiłeś jajeczko tych osłów z policji. Szkoda, że tego nie nagrywamy, ty spoko. Stefan, ja to nagrywam. Z miejsca tragedii mówiła Ewa Szańska, nasza telewizja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ty jesteś genialny killer. I powiem ci, Stefan, że inny killer jest ci niepotrzebny. Dla ciebie. Dzięki. No to dawaj jeszcze ten pieniądz i się luzujemy. Poznajesz portfel? No, portfel. Portfel jak portfel, no co? A FL? FL, nic ci nie mówi FL? FL? Aha, że my mamy PL na samochodzie, to jest, że FL? FL to jest księstwo Liechtenstein. Mam nawet takie konto tam typu zaskórniak na czarną godzinę. Siara. To jest portfel świętej pamięci Lipskiego. FL. Ferdynand Lipski. No to dawaj te połówki. No, mnie bardziej chodziło o tę połówkę banknotu kolumbijskiego. No ja? To nie mogłem przyjść przecież w gości z pustymi rękami. Czekaj, Stefan. Ty wiesz co? Że mi tu coś nie pasuje. Wiem. Bo wiesz co? Ja wyłożyłem go na biurko, żeby nie zapomnieć i zapomniałem. No, ale masz. No mam na biurku. Przygotowany. No, żebyś tylko jutro nie zapomniał. Jutro, Stefan. W życiu. Naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i miż utracę. Co się ze mną dzieje,
naprawdę nie istnieje. Więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Gazo killer! Spierdalaj! Jaki spierdalaj? Sam spierdalaj z tym bufetem, bo mi tapicerkę zapaćkasz. O, komisarz Ryba. Stój, masz strzela! Jest raz! Co to się dzieje, Wąski? Ryba zasadził się na ciebie. Ale jak? Kto się zrobił w twoim mieszkaniu? To wiem, ale skąd wiedział, gdzie mieszkam? No to skąd ja mogę wiedzieć? A te kanapki to dla kogo niesiesz? Chcesz jedną? W dupę se wsać, konfidencie jeden! Konfidencie? Przecież cię ostrzegłem! Nie macie kapuszy, ale już! Kapusiu, mogłem powiedzieć Rybie, że jutro na lotnisku będzie zadyma. Jaka zadyma? Już ty wiesz jaka. Słyszałeś? Ale już! Halo? Halo? Panie komisarzu, tu mówię Wąski. No i gdzieś ty był? I czy ma kanapki? Masz kanapki? Czy? Jaka zadyma na lotnisku? Jak siara zderzy się z Lipskim? Jaśnie Wąski! Jesteś pewien? No. A jak się pan czuje? Wyliżę się. A na drugi raz niech mi pan nie wchodzi na linię ognia, proszę pana. Przepraszam. Przez pana uciekł nam bardzo groźny przestępca. To się już więcej nie powtórzy. Przepraszam. Jedziemy. Ryba odkrył moją kryjówę na Dzikiej 102. Mieszkanie 67. Jestem ścigany. Przenocujesz mnie? Ale gdzie będziesz spał? Na kanapie. W takim razie jutro rano nagrywamy nasz wywiad. Jutro, Ewuniu? Jak jutro? Przecież jutro jest ten dzień. A to już jutro piątek? No pewnie, że jutro, a ty myślałeś, że kiedy? No sama powiedz. No skoro jutro tak wcześnie wstajemy, no to już musimy iść spać. No właśnie. Tylko gdzie ja się położę? No właśnie. Mówiłeś, że na kanapie. Tak mówię? Taki mam jutro ciężki dzień. Ale killer, masz przecież opracowane wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Oczywiście, ale pewne ryzyko jednak istnieje. Tym bardziej, jak będę niewyspany na kanapie. No ale to co, mam ci odstąpić swoje łóżko? No skąd? Wręcz przeciwnie. Nie o to chodzi. A o co chodzi? A jak nie wrócę z akcji? Szkoda by było nie... No wiesz... Nie spuentować tak miłej znajomości. No, killer. Po takiej puencie przestaniesz mnie interesować jako killer. To może zacznę cię interesować jako Jurek. Chcę, żebyś wrócił cało z akcji na lotnisku. Wrócę. Tylko nie każ mi spać na kanapie. Raz. Druga na wszelkie wypadek. Dobra, trzy. Albo wiesz co? Trzy. Dobra, po pięciu też mu się nic nie stanie. Dobra. Lewa jego. Kawki? Nigdy, dzięki, ja mam naciśnienie, by serducho wyskoczyło. Lewa jego mać. Co? Dwóch nie dam rady. Masz tę połówkę? Pewnie, że mam. W samochodzie zaraz przyniosę. Dawaj. Idź pan stąd, idź pan stąd. Już kończę, już kończę. Serdecznie dziękuję. Gdzie mi z tym szprajem, gamoniu? Mam!
ta telewizja? Jaka telewizja? Przecież to zmyła. Miałem przyjechać karawanem? No pierdolę. Rzeczywiście jesteś najlepszy. Co jest? Bezczeszczenie zwłok, tego nie było w umowie. Uniosłem się. Już swoje dostał. Przepraszam. Moja kasa. To jest kasa, jednocześnie premia. Tak się składa, że znam kurs pesety kolumbijskiej i jest on wysoce niezadowalający. Chcesz wyglądać jak siara? Spokojnie, dzieciaki! To jest killer! On mnie nie zrozumiał. Opuśćcie broń. Odejdźcie. Puść mnie. To nie jest zwyczajny banknot. To jest banknot Sezamie. Otwórz się, a ty będziesz Alibabą. Nie chcę być żadną Alibabą. Chcę swoją kasę, jasne? Drugą połowę ma pan Waldek na kargo na Okęciu. Pokażesz mu to i dostaniesz kontener z niewyobrażalną ilością pierdolonych zielonych dolarów, papierów. Będzie się czym dzielić. Dlaczego ja? Bo jesteś artystą w swoim fachu. Dlaczego sam nie pójdziesz? Zbyt wiele mam do stracenia, gdybym wpadł. Ale będę cię ubezpieczał. Przywieziesz ten kontener na parking przed lotniskiem. Tam się zobaczymy. Zadowolona? A! Jesteś genialny, killer! A jadłeś śniadanie? Bo ja właśnie jadę na śniadanie. Słuchaj, nie jadłem. Spływaj! Ale przecież będziesz głodny. Nie jadam przed akcją. Ewentualny postrzał w brzuch. Wiesz, co to znaczy? Tragedia. Nie pomyślałam. Ale przywiozę ci kanapki na lotnisko. Ciao, amore mio. Nie masz troszeczkę kawy? W termosie nie zostało ci? Żadnej kawy! Na miejsca! Nie poganiaj, bo będzie wolniej. Gotowe. Wyłącz kamerę! Banknot! Dobrze się spisałeś. Ty to jesteś fachura. Teraz, słuchaj, to nie jest zwykła połówka banknotu. Wiem. Znaczy, domyślam się, że to jest coś w rodzaju Sezamie. Otwórz się. Teraz tak. Drugą połówkę ma Waldek na kargo na Okęciu. Jak mu pokażesz tą, to on ci pokaże tamtą. I wyda kontener napakowany sałatą. Dlaczego sam nie idziesz?
Mnie by zaraz zwinęli, a ty sobie dasz radę. Czekam na ciebie przed lotniskiem na parkingu. Dobra, co ja będę z tego miał? Tu już jesteś spalony. To wybierzesz sobie jakiś kraj z dobrym klimatem. Ja cię tam bezpiecznie dostarczę i urządzę. I do końca życia będziesz miał tak. I twoja kobieta też. Dzięki, Stefan, i go to the work, jak to mówią. Czyli do roboty. Co jest? Ależ mnie nera szarpie. Za dużo grzały. Boże, to i prawda, ale mówię ci, to jest ból taki, jakby się ktoś kijem zajechał. Słyszycie w dzień, słyszycie w nocy, skąd brać siłę, gdzie szukać pomocy? Ty działasz za dużo, ty działasz za dużo. Za dużo działasz, twoje wielkie działo znów nade mną. Ty mówisz od rana i mówisz wieczorem, cokolwiek zrobisz, kompletnie jest chore. Ty działasz za dużo. O kurna, przecież to są miglance Lepskiego. Cholera, to nie są wieśniacy od siary? Tak jest, szefie. To na co czekacie? Przepraszam bardzo, co tu się dzieje? Film kręcą. To dlaczego ja nie gram? Spierdolaj, ale już! Ale Eska, będziesz miała reportaż. Wszyscy będą ci zazdrościć. Operatora. Ale dźwięk mamy do bani. Trzeba będzie potem dograć te strzały, bo mam tylko jakieś takie bzyknięcie. No trzeba to przerwać, bo się pozabijają. Siedź! Nie będziemy im przeszkadzać. Ty działasz bez przerwy, bez chwili wytchnienia. Od lat jest tak samo i nic się nie zmienia. Ty działasz za dużo. Ty działasz za dużo. Za dużo działasz, twoje wielkie działo znów nade mną. Stajemy czy leżymy? Poczekamy, kto zwycięży. Leż. Walczymy czy się poddajemy? Leż, zobaczymy jak będzie. Teraz uważam za stosowne interweniować. Policja! Jesteście zatrzymani! Pójdź go! Miodu, kujesz pana i pana. Wszystko, co powiesz od tej chwili, może być użyte przeciwko tobie. I tobie. Zabieraj ich i przyszli kogoś do posprzątania. Ujrzała morła cień. Do góry wzbił się niczym wiarę. Pani pomęża? Trochę za późno. Wiem, to straszne. Dowiedziałam się dziś rano. Niech się pani nie martwi. Posiedzi parę lat, wyjdzie. Jak pan może? Przecież mój mąż nie żyje. A tam kto? Panie Ryszard. Ja nie wątpię, że pani mąż zabezpieczył się na taką ewentualność. Zawsze był znany z hojności. Uj. Ewa! Cofaj i... Nie ruszaj się. Nie odwracaj się. Przecież się nie odwracam.
Ręce do góry. Rzuć broń. Powoli. Ja pana już gdzieś widziałem. No. No racja. Ja pana wiozłem wtedy przez Las Vegas, jak zabili gilotynę. Tego wieczoru, kiedy zabiłem gilotynę, pomyślałem sobie, że mam dość. Że pora się wycofać. Ponieważ mnie nikt nigdy nie widział. Wystarczyło więc podrzucić broń i dać cynk rybie. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że nie jesteś killerem? Ojewuś, mówiłem ci przecież wielokrotnie. No. Ale ten pan mówi, że jesteś! No ale ten pan raz mówi tak, a raz mówi tak, wiadomo. Ja jestem prawdziwym killerem. A ty pożyłeś sobie trochę na moje konto, co? No i muszę ci powiedzieć, że nieźle ci szło. No ale to już historia. Panie prawdziwy killer, niech pan zaczeka. W tym kontenerze to jest z pół tony dolarów. To tyle, co dochód narodowy Arabii Saudyjskiej. Nie zabijaj nas. To damy ci, ile chcesz. A jak was zabiję, to mi nie dacie. Nie zabijaj nas, to damy ci wszystko. Kudła, ty? Czy mógłbyś nie dysponować moimi pieniędzmi, które nie bez wysiłku zdobyłem? Uchyl na to pudło, koleś. Gdzie kasa? Kurczę, nie wiem. Miała być. Gdzie są moje pieniądze? Złodzieje. Odłóż to. Już nie uciekniesz, kiedy. Ryba. Został pan niewinnie aresztowany i osadzony. Czy będzie pan domagał się od policji odszkodowania za ich pomyłkę? Przepraszam bardzo. Pojmanie pana Jerzego to była rutynowa akcja policji. Przeprowadzona z godnością wizytującą z honorem policjantów. Ale może nie z honorem zatrzymanego? Proszę państwa, tu nie ma mowy o żadnej pomyłce. To była mistyfikacja policji w celu wyciągnięcia z kryjówki prawdziwego killera. Polskiego przestępcy tysiąclecia. Czy to prawda? Podobno był pan poniżany w trakcie zatrzymania. Czy poniżany? Co pan zrobi z tak wysoką nagrodą? No właśnie nie wiem. Wydaje mi się, że te pieniądze bardziej jednak przydadzą się policji. Czy ty zgłupiał? Przecież ta nagroda się panu należy. No, proszę państwa, ja muszę już kończyć. Bardzo się śpieszę. Myślę, że kupicie za te pieniądze dobry sprzęt. Bardzo szlachetny gest. To chociaż powiedz, żeby dali go sierotom! To może tak. Połowa na sieroty, a połowa dla policji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lecimy. A ja zapoznam teraz państwa ze szczegółami całej operacji. Killer! Panie killer! Panie killer! Ja też mieszkam na Dzikiej. Mamy tam bardzo nieprzyjemnego sąsiada. Gdyby pan łaskawie mógł coś z nim zrobić. Zebraliśmy nawet trochę pieniążków. Dobra, pomyślimy. Niech pan pamięta o emerytach! I co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Po co tu się głowić? Z daleka słychać szum. Co ty tutaj robisz? Dla wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu, no i łowić. Która jest godzina? Cały dzień tu stercia jak samotny biały żeniel. Pan Waldek? Waldek. Ja pracuję tylko do 16. Myśli pan, że ja nie mam domu? Życia prywatnego? Wie pan,
Najmocniej pana przepraszam. Nie miałem pojęcia, że się tak zejdzie. Da. Żeby mi to było ostatni raz. Zdrówka życzę. Co to wszystko znaczy? Celowo zamieniłeś kontenery, tak? Ajaha. A co w tym jest? Chodź, pomóż mi. Trzymaj. Dużo tam tego jest? Jakieś pół tony? Dolarów? Po 100. Wiesz, jakie mam teraz wrażenie? Że mi się to wszystko śni i zaraz się obudzę. To obudź się. Nie śpię, nie śpię. O Boże. I co my z tym teraz zrobimy? Nie martw się, jakoś to będzie. Coś wymyślimy. Jakie to jest piękne. Jakie to wszystko jest piękne. Jakie to jest piękne w porównaniu. Panie, pan dobrze wiesz, że sztuka przez duże iż wymaga wielka odwaga. Panie, pan dobrze wiesz, panie, ja dobrze wiem, że myśli przez duże M potrzeba normalnie chleba. Panie, ja dobrze wiem. Jakie to jest piękne, jakie to wszystko jest piękne, jakie to jest piękne w porównaniu. Nie żyjesz. To wszystko, co nas łączy, to wszystko, co nas dzieli, od wschodu do zachodu, od piątku do niedzieli. Niebo poziomo nad miastem, południe pośrodku dnia, północ pośrodku nocy, jeszcze ty i ja. Jakie to jest piękne, jakie to wszystko jest piękne, jakie to jest piękne w porównaniu.